Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cywilizacji 6. Gramy oczywiście naszą kupę i bardzo możliwe, że to jest ostatni odcinek, albo i przedostatni odcinek z tej serii, ponieważ jesteśmy bardzo bliscy zwycięstwa. To znaczy, może nie jakoś super bardzo bliscy, ale coraz bliżej na pewno. Tym bardziej, że teraz troszeczkę pozmieniałem jeszcze sobie w tutaj, nie w drzewkach idei, tylko w ustroju. Dodam na przykład kartę Wielka Opera, która daje mi dodatkową premię do w dziennicach kulturowych. I tak dalej, tak samo różne inne premie, dzięki czemu teraz widzicie, jak mniej więcej wygląda nasz przychód. Puścimy sobie turę i to będzie jeszcze lepiej wyglądało. Oczywiście tutaj, jak widzicie, nawracamy, wielki krab atakuje i nawraca po prostu wszystko, co się da. Więc tura i zobaczymy zaraz, chociaż no, jak ci tam misjonarze są z buddyzmu. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem. Przekroczyliśmy właśnie 623 kultury na turę, 288 wiary, 320 nauki, 400 złota, 400 prawie turystyki na turę. To jest naprawdę dużo, jak widzicie, z samego tego dostajemy 101 turystyki. O kurde, no mocno. Bardzo, ale to bardzo mocno po prostu lecimy z tym wszystkim. O! Chyba nam się uda Kyoto nawrócić. Tak, nawróciliśmy Kyoto, więc tu już kolebka buddyzmu właśnie upadła, a my możemy budować dalej rysunki. W sumie zrobimy to. Co to mi to daje? Nic mi nie dają rysunki? Wydawało mi się, że one coś dają. Plus jeden do wiary w sąsiadującym polom, plus jeden do wiary za... Aha! Sąsiadującym polom dają! To jest ciekawe! Bardzo ciekawe! To można jakoś fajnie poustawiać. To by trzeba pomyśleć, jak to dobrze poustawiać. Teraz zróbmy tutaj kolejkę. Chcę tak, w kolejce. O! Opera w Sydney bierze. 8 kultury! Dobra, ja chyba zacznę budować to za chwilę w tym... w naszym głównym mieście i kanalizację tutaj potem zróbcie. A tutaj zamiast robić tego co tu robimy. Halo. No, tutaj zróbmy sobie stocznię. I teraz chciałbym w stolicy naszej zobaczyć. Opera. Nie mogę opery robić. Tylko na wybrzeżu musi znajdować się w sąsiedztwie dzielnicy portowej. Nie mam dobrego miejsca na to niestety. Szkoda. O Chrystusa trzeba zbudować. O, gdzie mam jakieś miasto z dużą ilością produkcji? 49 produkcji. Tutaj się robi jeden cud. No nie, zaraz coś wymyślimy. Na razie tura. I zaraz się zobaczy, co dalej będzie. Ale to pięknie wszystko wygląda. Naprawdę. 634. Ja. Dobra, czyli... Oj, halo. Miało być nawrócone. Właśnie, tak. Tak miało być. Pięknie to wyrówna. Dobra, Nagoya, chodźmy nawrócić na początku całkowicie. Całkowicie Japonię. Tutaj kolejkę zróbmy tak. Naprawmy. Potem. A nie mogę tylko od razu. No to centrum badawcze zróbcie, centrum handlowe. To miasto przez dłuższy czas będzie zajęte. Sztuki zróbmy sobie muzeum, bo mi jest potrzebne. I mamy kolejnych dwóch emisariuszy, których mogę wysłać gdzie? Mniejsze 6 zł za... za każdą stocznię? Biorę. A tu mi co daje? To samo. Trzeba to rozwinąć do tych 6. Bo to jednak dobre bonusy dają. Dobra. Zbudujmy sobie tutaj tą naskę. Tak, rozwinę nam pole dookoła. Dookoła nich. Spoko. Naprawdę fajne ulepszenie, tylko byśmy to jeszcze jakoś fajnie rozłożyli. Bo lepiej. Rozpocznij głosowanie, okej. Jak to? Kupę nawrócił Kyoto. No to bardzo dobrze, że nawróciłem. Nie wolno na mnie głosować, że to coś złego. Halo, nie róbcie na mnie krucjaty, proszę. Kurwa. Będą chcieli mi nawrócić pewnie. No nic. Ważne jest to, istnieje. Że... tylko dwie osoby dołączyły. Dobra, to tam mniejsza o to. Nie obchodzi mnie się tak bardzo. Obce miasto zyskało niezależność. Okej. Fajnie. A my znowu możemy rozwinąć coś, jeżeli chodzi o którąś z nauk. Tylko co byśmy chcieli? Laboratorium badawcze byłoby fajne. Tak, spożywczy. Port morski. No pewnie, przecież ja port morski już dawno powinien zbudować. Będzie naprawdę świetne. Mamy też i walkę klas.
możemy zrobić, ale nie wiem, czy chcę na razie zmieniać. Ooo, tak, stadiony. Stadiony będą świetne. Wtedy nam dużo dadzą. I oto się nawróci na naszą tą religię. Chciałbym zobaczyć, czy... No, nie nawraca się na inną, dobra, musimy trochę przybocznych miast. O, też naukę dostaliśmy za to, fajnie. Nagoja, dobra. Tylko, że tutaj widzę, tu rośnie, tu spada niestety. Ale może Kyoto teraz będzie jakoś po naszej stronie, mam nadzieję przynajmniej. Dobra. To gotowe. No i możemy przejść na komunizm. Tylko czy ja chcę? W sumie to jedyny plus tego jest taki, że mamy dwie karty dzikie. Ale tu mamy trzy ten, więc przejdźmy na komunizm. Przejdźmy na komunizm. Bardzo dobrze. I teraz tylko tak, które ja karty miałem? Które ja karty miałem? Wielką operę jeszcze miałem. Więcej nauki z budowli w kampusach plus 50 do produkcji, nie, międzynarodowe szlaki, złota. Może nie, koszt 200, bla 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 bla. Dobra. Dzięki krajowym szlakom, to ja chcę, na 100% to chcę. Kurde, nie mam gdzie tego włożyć. Co bym mógł wywalić? Co bym mógł wywalić? Nic nie chciałem z tego wywalać. To jest zbyt mocne. Premia zacznie się do dzielnicy kulturowej. No to, to też jest fajne. Kampusu i dzielnicy przemysłowej. Też, to wszystko jest fajne z tego. Dobra, no wyrzucimy na razie to, bo to nam po prostu rozwinie bardzo nasze państwo. A tu wrzucimy tak, tańsze jednostki. Oraz może też i wszystkie zasoby aluminium i ropy zapewniają jeden więcej zasobów, może nie, w sumie czemu by nie. Tak. 370, 630, 311, 454. Jakie to jest piękne po prostu. A jak tam z naszą kulturą? 29 mamy. No do tych 103 nie dobijemy tak szybko, wiecie. Dużo szybciej by to rosło. Halo? Co za głupi pomysł mnie atakować tutaj? Okej, okay, tutaj też nie możemy parku zrobić. To czemu tu mogłem park zrobić? A nigdzie indziej nie mogę tego parku zrobić. Przy lasach, przy górach? Nie no, tutaj nie mogę nigdzie. Nic. W takim razie nie będzie parku. Chciałem być miły, chciałem zrobić park. Się okazuje, że nie da się. Nie no, zróbmy sobie tutaj na Amsterdamu, przecież to będzie świetny szlak. Odrzuć propozycję. Dobra, mamy trochę wiary zachowanej. Więc moglibyśmy dokonać zakupu za wiarę. Doskonałe wieści. Doskonałe wieści, super. Pyk. Dobra. I kolejna technologia. Tym razem mogę pójść w, niby w atomówki i rozpieprzyć wszystko dookoła, ale wydaje mi się, że nie chcę tego robić w tej grze, bo tak praktycznie w każdej grze, w którą grałem, to w końcu zrobiłem te atomówki i po prostu wszystko wybuchło. A to jednak tutaj chciałem na spokojnie po prostu sobie tutaj wszystko rozegrać. Właśnie w taki sposób, może tu będę mógł park zrobić, jest dużo gór i no nie wiem, cokolwiek. Odrzuć propozycję. Mamy 2300 wiary, więc chyba możemy kupić dwóch apostołów nowych. Pancernika możemy uleczyć, to już super. Więc zobaczmy sobie tutaj. Kupmy za wiarę. Apostołów właśnie, dwóch bym chciał. Super. No tak. No, minus jest taki, jeśli chodzi o kulturę, że jak widzicie, mam minus 50 sztukę z oświecenia religijna. Odmiennych ustrojów, właśnie minus 20 odmiennych ustrojów teraz mamy turystyki. Byśmy musieli jakimś cudem, nie wiem właśnie w jaki sposób, ale na przykład odcinki trzeba złożyć propozycję otwartych granic. Tylko że widzę, że nie mogę nas zapytać o otwarte granice. W sumie nie dziwne, nie cierpią mnie po prostu. Wszyscy mnie nie cierpią.
Więc wiadomo, z otwartymi granicami bym miał większe bonusy, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o turystykę. Ale niestety tak się nie stanie w tym momencie. Dobra, dostępny awans. Pielgrzym. Super. I od razu podejdź pod cud. Tutaj. Czy też będziesz miał pielgrzyma? Nawracanie pogan, męczennik. Okej, męczennik może być spoko. I ty od razu lecisz tutaj nawracać, co się da. Widzę też, że powoli tutaj będzie... Halo, wyłącz się. Nawrócenie... Aha, nawracają się z powrotem. Muszę tutaj na tą, w tą górę uderzyć, bo tam jest zbyt dużo buddyzmu po prostu. A zwróć mi chemię. Do widzenia. Panie? Panie z Japonii? Rozpocznij głosowanie. Wybierz cel, kupę. Wszystko mi jedno. Tytoń, sól. Bo i tak nie mam punktów, żeby złożyć jakiekolwiek propozycje. Ważniejsze, żeby wygrać cokolwiek, więc... Spadkobiercami produktów, o, i mamy uniwersytet! Gdyż jedynym bogactwem, jakie pozostawili prorocy, jest wiedza. No powiem wam, że ostatnio to naprawdę tych cudów stukamy jeden za drugim, a to dlatego, że po prostu wszystkie wyprzedziłem w nauce i mam dużo produkcji. I po prostu, no, zanim oni dojdą do tej produkcji, to ja już po prostu będę miał coś więcej, po prostu zbudowane te cuda. Skoro zwycięstwo tak to jest. Nie jest najważniejsze, to po co notować wyniki? Stadiony, ja je chcę. A to bym musiał mieć rozrywkową, co nie? O kurde. To jest spoko. O, kurorty! Dobrze. Naprawdę w tej kulturze to wszystko wyprzedzam. Globalizacja. Plus 5% nauki za każde państwo miasto. Media społecznościowe. Jeśli chcemy wygrać kulturowo, to media społecznościowe mi się bardzo przydadzą. Dobra, budujemy więcej kultury, no czemu by nie? Co za kartę nową mamy? Powinna być pokazana, która została wywalona. No bo nie widzę nic więcej. A 100% premii za dzielnicę kulturową. Tak. 30, pięknie. Tura. I mamy kolejnego apostoła, który ma 8 szerzeń wiary. Więc lećmy. Lećmy pod Japonię, bo tam Japonia się jeszcze trzyma z tym. O, i tutaj też sobie przeprowadziłem swojego apostoła, po to, żeby nawrócić te miasta, byłe miasta Egiptu, bo czemu by nie? Korea potępia mnie, ale nikt mi już wojny nie wypowie. Oni się po prostu za bardzo boją. Oni mają siły, bo jak zobaczycie tutaj, w podsumowaniu... Góry sięgają. Okej. Ja mam siły bonorowej 735. Oni mają, widzicie, niektórzy po... Brazylia ma 0, bo w sumie Brazylia się nie rozwija, no ale to nie ma się co dziwić, jak takich zniszczyliśmy po prostu tak mocno. O! Wzrost turystyki o 25%. To się przyda. Będzie porty morskie. No nie, no nie mogę nigdzie budować tego parku narodowego. Ja po prostu nie rozumiem, jak to działa. Pewnie pisaliście już w komentarzach, ale... że teraz na weekendzie nagrywam dwa odcinki z rzędu. No bo mówiłem, że mamy trochę mniej czasu, żeby po prostu to tak normalnie, szybko, fajnie zrobić. Okej, sprzedam ci te konie. Naprawdę już w Brazylii masz te konie. Ty zaraz mi tu konnicą podjedziesz, to będę śmiał, ale... więc po prostu nie miałem jak przeczytać komentarzy. Wielki krab! To jest to miasto. Port morski mi zniszczyli. Już i tam nie ma. Kanalizacja, bo nie mam miejsc mieszkalnych, obszarów mieszkalnych. Tak. Teraz już naprawdę tura za turą leci. Rozwijam się jak najbardziej. A masz, daj mi tego złota trochę więcej. Zawsze to coś tam. Jak mam tyle złota, że. W sumie powinienem za to złoto prawdopodobnie kupić w budynki. Nie wiem, czemu ja tego nie robię. Centrum rozrywki wodnej. Okej. Biorę. Czemu by nie? Elektrownia na ropę. No, tego może nie. Port morski. Biorę. W ogóle to dawało to centrum. Premia dogonień rozszerza jest na wszystkie centra miast w promieniu 9 pól. Premia ta nie jest powielana przez dodatkowe egzemplarze tej budowli, bla 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 bla.
A plus 2 to jest za każdy cud zniesiony w tym mieście na polu wybrzeża lub w jego sąsiedztwie. Oko sprawa. Mam już 416 nauki, raczej turystyki na turę. I widzę, że mogę przenieść się do tego miasta i tutaj jakieś nowe piękne dzieła robić. Też tak zrobimy. A tu nawracamy. I tu jeszcze nam zostało jedno miasto. I przynajmniej będzie jakiś tam nacisk z tej strony też robiło na Kabul i na całe te resztę miast z tej strony. A tu już widzę, że moich dwóch leci pięknie. No i 25% więcej turystyki właśnie się pojawiło. Triest nad Adriatykiem. Kontynent podzieliła żelazna kurtyna. Zespół rockowy. Czy mogę coś do... Z tego co pamiętam, to było bardzo mocne. Tak bardzo, ale to bardzo mocne. Bo z tego co pamiętam, to dawało bardzo dużo turystyki. El Greco. To jest, tak, to jest dzieło religijne. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Dzieło religijne, Andrew, Hero i Andrew, ale ja miałem gdzieś jeszcze dzieło religijne. Teraz dostałem. Tylko muszę je znaleźć. Nie ma go tutaj. Jest to dzieło, które teraz zrobił ten gościu. A, tu jest El Greco. Mamy premię tematyczną. A, bo tu też mam... Dobra, jest więcej premii. Spoko. Więcej kultury. Już mamy 40 na 110. Rozwijamy powoli, ale rozwijamy, co najważniejsze. Potępia cię. Potępiaj mnie, co mi to wchodzi. W sumie ja bym... No, za bardzo zagrałem, tak wiecie. Ostro po prostu, no i teraz na przykład nie mam gdzie za bardzo. Nie wiem jak właśnie zrobić tego. O, tu mogę. Nie wiem jak właśnie tych otwartych granic i tak dalej, za dodatkowe punkty niestety. Terrakotową armię ktoś sobie zrobił, spoko. Terrakotową armię możecie robić cały czas. Tu mamy muzeum, a to ja kupca nacisnąłem. Nie chciałem jego nacisnąć. Tu też mam jakieś miejsca, ale ja go przeniosę. Mogę go przenieść. Niosę go tam na górę, bo tu się już kończy prawie muzeum, więc tutaj coś zrobimy w tym muzeum. Port morski. Dobra. Okej, przyjechaliśmy. Przypłynęliśmy, więc teraz tak, on ma męczennik. A ty podjedź tu i ty poleć tam na górę, nawracać miasta. Myślę, że damy radę. I widzę, że kogoś już, Koreę też już, jeśli chodzi o naszą kulturę, wyprzedziliśmy po prostu. Dobra, kolejne dzieła. Kolejny wielki człowiek, wielki muzyk kolejny. Naprawdę ja nie będę miał miejsc na te wszystkie dzieła. To jest mój największy problem w tym momencie. Michał Anioł, wielkie dzieło. No i ja bym teraz chciał... Dzieło religijne, Andrew, Hieronim, Andrew. To zmienić tu. I tu dałem Andrew, więc jeszcze on, pyk, razem premia tematyczna, po prostu rośniemy cały czas, tu mamy Hieronima, tu mamy Andrew, więc możemy tak zrobić i jeszcze nam jedno tam dzieło potrzebne jest jakieś i będziemy mieli kolejne. Tak, zróbmy sobie zaporę, czemu by nie. I mamy też dzieło religijne, które wrzucimy teraz. Aj, kurde, nie mogę. Ale wystarczy, że tutaj wrzucimy. Chyba, że tak zrobimy. I kolejna premia tematyczna. Ja same dzieła wiele religijne robię. Ale dzięki temu mam już tak dużo też tej premii do wszystkiego. Piękne, 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 piękne. Centrum nadawcze. I mamy kolejnego pana, którego przerzucimy tu. I on podejdzie tu. Dobra, czyli jeszcze mamy jakieś miejsca na te dzieła wszystkie. W ogóle co, przegrywamy tutaj, czy co? Co jest celem? Kyoto. Kyoto musimy mieć naszą religię. Dobra, za chwilę to będzie zrobimy na pewno. I to jest już teraz. Dobra, i tak tam podejdziemy. I tura. No w tym odcinku jeszcze nie wygramy.
O, zapomniałem w ogóle. Ty, a, bo pola nie zniszczyło, ale ludzi dalej zabiło, bo zapomniałem, że moich ludzi ten gubernator nie broni. No nic, 6 użyźnionych pól, tyle dobrego. Niezniszczone, jak widzicie, tam żarcie dużo doszło. O, pejżarz, możemy zrobić. Tu możemy zrobić. I tu nawrócimy. Trochę brakuje. Kyoto jest nasze. Ale moglibyśmy jeszcze raz to postawa użyć, żeby troszeczkę umocnić naszą wiarę tam. Jednostka musi znajdować dzielnicę lub... Czyli nie mamy po prostu miejsca już niestety na naszych wielkich ludzi. A co najlepsze, kolejny, tym razem wielki naukowiec się pojawia. A elektrownie... Zaporę przeciw... O kurde, jak to będzie fajnie wyglądało. Fuck. Fryka. Co ty w ogóle możesz zrobić, gościu? Tu widzę, możesz podejść tutaj i możesz zrobić. Wywołuję chwilę eureki dla jednej wybranej losowej technologii ze współczesności. Biorę wszystko, co jest za darmo, biorę. Czemu by nie? Coś nowego? Plus 15 do produkcji wyścigu kosmicznego. Niech sobie będzie, czemu by nie? Kolejne wielkie dzieło. To dzieła chyba muzyczne nic mi tu nie dają, że są wszystkie razem. Dobra, mniejsza o to. Ważne jest to, że mamy już 560 turystyki na turę. I już mamy 45 turystów. I coraz więcej mamy już przez... Już niedługo jeszcze tutaj Japonię złapiemy naszą kulturą i dostaniemy tylko naprawdę Chingis. I będziemy mieć wszystko. I tu mamy 4 na 6 nawrócone. Brakuje nam do nawrócić jeszcze... zaraz, kogo nam brakuje nawrócić? Brazylię nas musimy nawrócić. Brazylię i... Chingiszczana? Ej, przecież on jest nawrócony. Czy nie? Przecież większość jego miast jest nawrócone. Bo i nie. Nie, nie jest większość jego miast nawróconych. Dobra, no to... Nawrócimy w takim razie. Potępia mnie, nie? Jak ja się boję. Robi mi to tyle, co nic. Mamy teraz technika rakietowa uległa nadmiernej mitologizacji. Moglibyśmy rozpocząć wyścig w kosmos, ale jakoś mi się nie chcę tego robić. Wolę wygrać właśnie w inny sposób. Rozwijmy trochę to miasto w ten sposób. Dobra, niech sobie buduję tutaj. A, w sumie mogę nowe dzielnice zbudować. Tak, chcę przemysłową, raczej kulturą nową. A Kyoto się tu nawróciło, więc my podejdźmy dalej. O, chyba nie nawrócą mi Kyoto z powrotem. Tu już się ładnie Kabul zaraz nawróci. Tu nie miałem jakiegoś misjonarza. Chyba się skończył, ale w sumie mógłbym kupić tutaj apostoła. Albo zespół rokowy. Nie, kupię apostoła. Będzie mieć bliżej. Dobra. Nasza natura. Masz to żelazo, jak oni takie surowce muszą ode mnie kupować. To naprawdę słabo u nich. Panowie, pomógłbym wam, ale nie. El Greco. Super. A ten apostoł może dostać... Tłumacz! Jest! Tłumacz to jest chyba moje ulubione rozwinięcie, bo po prostu nam daje tak dużo wiary. O, tu się trzyma, widzę, ta religia. Dobrze, dobrze, my sobie tutaj poradzimy. Dobra. Kurde, ten Chrystus by się przydał, bo to naprawdę nasze relikwie by dawały dużo. Szkoda mi tego pola. Ale wiecie co? Zróbmy to. Zróbmy to i tyle. I tak mam tam dużo produkcji. Tu, gdzie ty w ogóle jedziesz? A tu jedziesz? Tu też? Ja nie wiedziałem, że tam możemy coś zrobić. Mamy nawrócone, tu za 6 tur się nawróci. Tu mamy... O, nawraca się na tą religię. My to atakujemy tam dalej. I kolejny wielki admirał. W sumie nie dziwne, jak mamy tak dużo tych. Jak mamy tak dużo... portów.
To raporty dają tak dużo tego. Dobra, kupmy sobie apostoła i apostoła. I zespół rockowy. A czemu by nie? Niech będzie zespół rockowy. A tutaj kolejne wielkie dzieło. Już mamy 145 turystyki na turę. Właśnie, zespół rockowy. Rozpuderzy. Dostajemy teraz uran i dostajemy też media społecznościowe. W drobiazgach mam opowiedzieć najpierw. O kurde. Plus 50 do turystyki dla cywilizacji, z którą łączy się szlak handlowy. Ja bym to chciał. O. Co byśmy mogli wywalić? Prawie do 10 kulturowej, kampus i 10 przemysłowej. No to jest fajne, ale... O kurde. To też jest fajne. To jest bardzo mocne. Przemysłowej, biznesowej to też jest mocne, to jest mocne. Dobra, wywalmy na razie to. Dorzućmy to. Nam się turystyka już jest bardzo zmniejszy teraz. Nie, okej. Okay. I teraz chciałem tak, kupić tutaj dwóch kupców. Dobra. A, bo tu mam kupca. Gdzieś wolnego. Wyślijmy go. I chciałem zrobić do... Nie ma je do Japonii, ale jest do Mongolii. Tak. Może o ten. Pięknie. Będzie dodatkowa kulturka. A tutaj mamy mówcę. A no zawsze to mówca nie jest taki zły, więc wyślijmy go i wysyłamy go tutaj na górę. A nasz drugi apostoł zostaje... Dobra, dajmy męczennika. Może się uda dostać kolejnego męczennika. No i zespół rockowy, który dostaje awans. Festiwal muzyczny. Kurde, nie mają żadnych takich ulepszeń, więc to też tak trochę do dupy. Ale, o, nie, niech będzie nazwa Mrobale. W parkę narodowy. I wyślimy go tam na górę. I zobaczymy, jak to będzie działało. A tu rozwijamy sobie na przykład to. Wybierz ideę nową. Czy daje nam coś tu jeszcze do turystyki? O kurde, to jest fajne. Tak. Plus 25 turystyki w całym imperium. Arium! Mare! Halo, halo, tu miała być religia właśnie, wielkiego kraba. I oto nawrócone, nawet do gubernatora. Awansujmy sobie na przykład Pingale, więcej ludzi, turystyka dzięki wielkim sztukom. O, tak, 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 kurator! Ja chcę kuratora, jeszcze jedno rozwinięcie musimy jak najszybciej zrobić. Okej, mamy 28 minut, w ogóle zasiedziałem się, sorry, kurde, że taki dłuższy odcinek zrobiłem. Zresztą może wam to nie przeszkadza. Ale no, ja się cieszę z tego, jak się to wszystko rozwija. Tu oczywiście chciałem jeszcze szlak zrobić do Japonii. Angerhami. Ua, nie widzę do Japonii niestety żadnego miasta. Japonii. A zróbmy do Brazylii. Już nie, do Brazylii mamy turystykę już załatwioną, więc to trochę rzeczka głupia jest z mojej strony. No ale co zrobić? O Boże, jaka to była piękna dzielnica, raczej kampus. Pokrzesunię to również o to. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak zobaczycie tutaj, mamy już cywilizacje nawrócone 5 na 6, więc jeszcze nam tylko jedna cywilizacja brakuje. Ej. Wiecie co? Wiecie co? Chcę coś sprawdzić. Jeszcze nie skończymy odcinka. Jednak jeszcze nie powiem wam na razie, pa, bo ja muszę coś zobaczyć. Mądrzy ludzie z Oxfordu. Palet Balshoi. Okej. Pytanie. Kobieta miałaby być. Ale to. No, dajcie mi się ruszyć!
Ja chcę coś ważnego zrobić. Bo bardzo możliwe. Dobra. Centrum badawcze. Wszystko jedno, co tu zbuduję. Nie wiem, budowniczy. Most Golden Gate. Właśnie, tu połączymy sobie. Będzie dziwne. Centrum badawcze. Powiem wam, że jeżeli zaraz wygramy religijnie, to powiem wam tylko tyle. Nie spodziewałem się tego, że naprawdę wygramy to religijnie. Ale... No ale co zrobić, jeżeli to tak właśnie będzie? Dobra, tura. No bo jeżeli to chodzi tylko o to, że jeszcze potrzebuję Brazylię nawrócić, że nie muszę wszystkich miast, tylko wystarczy, że Brazylię jeszcze nawrócę. To nawracajmy. Dla mnie najważniejszy jest teraz ten apostoł. Płyń tam, płyń! Naprawdę, już nie chcę nic zbudować, ja chcę po prostu tego apostoła tam wysłać. Jak najszybciej. Okej, tura, 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 tura. Możliwe, że wiecie, no jeżeli ja w następnym odcinku po prostu podejdę apostołem i nawrócę od razu, no to trochę nie ma sensu, żebym ja teraz ciągnął, znaczy robił kolejny odcinek, no po prostu, no będzie trwał kilka minut. Więc to troszeczkę do dupy, co tu, a tu no, apostoła. O, tu już jest moja religia. O, tu też jest moja religia. Fajnie. Naprawdę, religia wielkiego kraba zwycięża. Jeszcze ten błąd w tej nazwie. Wielka kraba. Nawet nie wielkiego kraba, tylko wielka kraba. Wielka kraba atakuje. Dobra, 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 ale tylko budowy. Już jestem! Okej! Jest okej! Trzeba wiary w coś większego od nas samych. W ciemności szukamy ukojenia, światła, które wskaże nam drogę. Dzięki Tobie, wielki przywódco, odnaleźliśmy znaczenie w kosmosie. No i wygrałem. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że wygram religijnie. A szoka, 1600 punktów. Prawdopodobnie bym pociągnął to dalej. To bym dużo szybciej wygrał, raczej mógłbym naprawdę dużo więcej punktów. Boże! Przestań, ty głupim dźwięku. Cały... No już nawróciłeś, starczy. Przestańcie, proszę. Dziękuję. Okej, bo taka prawda, żebym pociągnął troszeczkę jeszcze to dalej. To bym szybko sobie tutaj to rozwinął i ja bym poszedł tutaj w to ostro szedł, to bym mógł tutaj punkty cały czas trzepać, tak samo jeżeli bym poszedł sobie tutaj w naukę i też na sam koniec, to bym mógł naprawdę dużo punktów zwycięstwa zrobić, ale tak czy siak, 236 tur, wygraliśmy przez religię, byliśmy bliscy wygrania przez kulturę. Prawda jest też taka, że jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli wygrać przez dominację pewnie już kilka dobrych, a czy może nie kilka odcinków temu, ale z 20 tur temu, bo po prostu wystarczyło, żebyśmy od razu ruszyli na Koreę tą wielką naszą flotą. Od razu wypadła po prostu Korea, a potem tylko po prostu formalność z Khmerem, Japonią, no i na sam koniec Mongolia, która też by na pewno szybko padła. No ale ostatecznie wygraliśmy przez religię. Mi się podobała seria, fajnie mi się grało, naprawdę mapa archipelag. Powiem tak, jakby to nie był archipelag, prawdopodobnie bym miał dużo trudniej. Ale że to był archipelag, to widzicie tu naprawdę te niektóre pola, jak widzicie na przykład w tym mieście, no dużo daje. Mój błąd był taki, że też nie przerzucałem sobie Liang do innych miast, w innych miast nie rozbudowałem tych ryb, hodowli ryb i potem żeby tutaj wrócić. To pewno, jakbym to zrobił, to bym dużo więcej zyskał też. Ale tak czy siak. No, mi się podobało, mam nadzieję, że wam się podobało. Widziałem na początku, tam wyświetlenia były spoko. Utrzymanie uwagi widzów też duże, więc oglądaliście od początku do końca. Przynajmniej tak połowa w raz, 50% gdzieś miałem, 40 parę. Nie wiem, jaka będzie kolejna seria z cywilizacji.
Dajcie znać, i jakim państwem byście chcieli, żebym zagrał i pod jaką wygraną pójść. Może kulturową? Od samego początku pod kulturową iść, bo tu byliśmy blisko z zwycięstwem kulturowym, no ale brakło trochę. No ale tak czy siak, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już w kolejnej serii. Nie wiem za ile dni muszę wybrać któreś państwo, w którym będę grał i dam wam na pewno znać, czy to na Facebooku, na grupie, czy na Discordzie, czy też w powiadomieniu tam na YouTubie. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie tej serii i do zobaczenia w kolejnych. Pa!